Poszedł do pracy chronionej na Chopina, gdzie jest Muzeum Lotnictwa. Kawał drogi. Na siódmą jeździłam. Najpierw przy tych torbach klejenie, a potem przy tych prezerwatywach. Z Tajlandii aż. Ale miałam fajnych kolegów, koleżanek. Przywozili nam jakieś upominki miłe. Zarząd się zmieniał. Befro się przyczepił z Częstochowy, bo za dużo ludzi było zatrudnionych. A ile było? O, gdzieś około 50. I mieliśmy tych, kierowników naszych. I mieliśmy sprzątaczki miłe. I mieliśmy jeszcze panią psycholog. I było bardzo, bardzo fajnie. A teraz nie wiem, gdzie to przenieśli. Bo wszystko się rozwiązało. I to było bardzo miło. Mieliśmy... Po godzinach zostawaliśmy. W soboty. Musieliśmy nadrobić do pudła i mieliśmy 5-15 minut przerwy. Kto nie wypił, kubek lądował w koszu. Jak nie pił herbaty, to lądował w koszu. Takie były zasady. I mieliśmy jeszcze prezenty i mogliśmy sobie brać, ile chcieliśmy, kawę. Kawę jeszcze robiliśmy do tych kartoników. O, takie próbki kawy. Wódeczkę trzeba zgiąć, przykleić te saseczki, a potem to pudełek wkładać. Kartonowy dużo. Takie jak to? Takie. Z przecięciem. I to jest rysunek dziewczyny, chłopaka z żarku kawy. Carterdor to się nazywa. Tutaj saszetki się przyklejało. Tu jakieś napisy. Ten biały brzeg się składało. Do środka. Do środka. Dokładnie. Dokładnie i się zamykało. I odkładało.